No dobra. Zaczynamy. Siemano, Dziar z tej strony. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na krótki odcinek z naszego kopania. Znajdujemy się 20 km od Nijmegen, jednego z najstarszych miast Holandii. Jak widzicie na załączonym obrazku, pola jest tutaj bardzo dużo. Mamy gdzie chodzić, a więc zapraszam do oglądania. Jak zawsze, Tomek. O weź, nie. I obracało się to, popatrz. To jest rozwalone. Ostatnio w wodzie to prawie, żebym tego tylnego dynksa złamał. Tutaj. W wodzie łazisz, nie dlatego. No ryby łazić. Głównie. Zaciął ostatnio szczupaka i... Nie to. No, za głęboko kopię. Tu nie ma żadnych metali, nie? W sobie. Nie. Jestem wkurwiony, bo za głęboko kopię mu. Jakaś wada, mi się wydaje, konstrukcyjna jest. Bo teraz się to tak wyrobiło po roku czasu użytkowania. Ale taśma robi cuda. Proszę. Jeszcze jedną dam. Dodatkowego wzmocnienia. Więc zaczynamy zabawę. Pan traktorzysta nam tu już niestety ora. Na to już nie będziemy wchodzić. Ale wychodzi guziczek. Kopułka z uszkiem jeszcze. Do kieszonki. 25 centów chyba, no. 25 centów. Ju. No. Z 97. No. Pokaż. 1897. No, wiem o co chodzi. To jest pierwsze początkowe Juliany. A już bez... gówno wrzuciłem. Patrz, i bije max 81, czyli resztę mogę śmiało już wyjebać. Jest malutki moniaczek. Jednocentóweczka. Co to takiego? Wygląda na jakąś plombę. Zgniecioną. Plomba. Widzę tutaj koronę i... tyle, może tu głowę jakiegoś gada. Może to być coś z tego, z marynarki wojennej. Guzik tam. Ujor, ale duży ale i stary. Wielki. Duży i stary. Coś będzie. A może i nic. Zapatrz na polanek jeszcze. To masz. 408 dywizja. Na polanek. Ja. No, na poloński. No, zgadza się. No, to o co chodzi. To znalazłem coś, jakaś monetka. To mi się też euro pewnie. Euro. No tak bym się upierał przy Rzymie. A to nie będzie 5 guldenów, centów czy coś takiego. Nie, lekkie coś się zobacz, jak fajne. Lekkie strasznie jest. Hanze, Szejzemundze. Szen. Co tu na nie, tu chyba wrona wyłazi z drugiej strony. Co ty gadasz? No nie, weź mnie, nie denerwuj, że ty mi. Tak... Zobacz, coś jest z drugiej. Wrona chyba. Jest jakieś chyba ptaszysko, tak, takie. Widzisz? Ja mam wodę, ale tu nic nie widać. Jest. No nie, jak nie widać? Oczami wyobraźni to zobacz. Karmię konie mleczami. Konie jedzą mlecza? Jedzą wszystko. Widzicie jednego mlecza? Czy to sreberko? Jest! 25 centów 48. Ale ładne. Dobra. To wyślemy Tomkowi, niech się wkurzy. Płacidło. Co, płacidło to jest, wiesz, od łańcucha. Ty, to co to jest? Chodź, zobacz. Takie coś znalazłem. Co to może być? Dziwne. Nie masz szczoteczki pucnąć?
Ale nawet gdyby, to jest jakaś dziurka, dobite coś, pewno od nabijki się oderwało tył, albo czegokolwiek, jakaś kurwa klips. No przecież widzę, Tomek, dobrze stałeś. Ale to mnie nie filmuj, tylko rękę no. Jak kurwa na rynku. Te znajdki na chwilę obecną wyszły. Dwa pieniądze, guzik, ta zawieszka jest, nabijka, spoko, a jeszcze wymaga czyszczenia. Bardzo złe warunki dziś mam do nagrywania, ale już za to ciekawe fanty są. Taka ładna, ozdobna klamereczka i taki pół centa Mennica B. Wilhelmin, czy jak to tam chłopaki na to mówią. O, już widzę, że to jest ładny stan. I widzę piękny rocznik. Zelandia 1765. Uuu, panie. Znów jakiś malutki pieniążek. Może znów ten Wilhelmin. Guziczek taki. Kopłeczka. Z uchem, proszę. Chciałem iść dalej, nie kopać tego sygnału, a tu moniak. Widziałem, że się ścigałeś z ciągnikiem. Ale powiem ci, tam gdzie ja łaziłem, raz 5 monet wyjąłem. Tak, tam jest, ja tu 6 wyjąłem, na 6. Aha. Pierwsza monetka, ale bardzo lekka, dziwna, do badania. Pewnie zaś ci euro wyjdzie. Co? Pewnie znowu ci euro wyjdzie. 12 monetek czy 13? 13. 13 monet, guzik napoleoński. O, taki... napoleoński, 48 dywizja. Ja mam 9, ale jedno... srebreczko jest. Jedno srebro. 20 centów. Co, mogę zbierać? Zbieraj, hopie. Takie piękne 25 centów. Zelandia